Trzeba cały czas pilnować umysłu. O czym by się nie rozmawiało, to no może nie tyle pilnować, to obserwować wszystko to, co przychodzi. Czy tak naprawdę to jest tak. Sieczka z umysłu, czy coś, co warto powiedzieć? Zauważyłem taką rzecz. Myślę, że to jest bardzo istotne, że jeżeli przychodzi coś z umysłu, nie ma obrazu. A jeżeli przychodzi nam coś, jakby z tego, jakby powiedzmy z kronika kaszy, z jakiejś ogólnej wiedzy, nie wiem jak to nazwać, to to jest informacja z obrazem. Tak jak to, co z umysłu jest emocją, a to, co stamtąd nie ma emocji, to jest takie ciche i subtelne, to to, co jest ciche i subtelne, jest forma obrazu też, a to, co jest z umysłu, ma emocje i nie ma obrazu. Jest najczęściej, dlatego później się, gdy z umysłu przychodzi, to jest brednia, bo nie masz możliwości zweryfikowania. Jest oparta tylko na emocji. A jak przychodzi tam właśnie z tak jakby źródła, to jakby widzisz obraz. Widzisz informację i obraz. Ja kiedyś takie określenie też słyszałem, że to jest ten wyższy umysł. Że każdy z nas ma indywidualny umysł, ale jest też wyższy umysł, do którego możemy... Indywidualny to jest ten obserwator, który właśnie mówimy. Obserwator, który to widzi, rozkminia, uczy się, to jest to, a to skąd to wszystko przychodzi, no to można to nazwać jakąś zbiorową świadomością, wyższym umysłem. No, na razie nie mamy jakby jeszcze takiej wiedzy, ale myślę, że powolutku, bo każda wiedza, nawet w tej iluzji, składa się z drobiazgów. I my cały czas mamy dostęp do tych drobiazgów, tylko spotykamy tak rzadko te puzzle, że nie wiemy, od czego one są. Rozumiesz? Czyli idziemy, patrzymy, leży jakaś śrubka, którą podnosimy jako śrubkę numer 5, 10, 8, a nie wiemy, od czego odleciała. Ale ona jest od czegoś. I teraz, gdybyśmy mieli pamięć, prosta sprawa. Leżała śrubka na ziemi, tak a propos śrubki. Podniosłem się, z czego ona może być? Położyłem ją na parapecie. Ale moja Zosia wyrzuciła. Po co jakieś tutaj śmieci kładziesz? Wziąłem garnek i od razu wiedziałem, z czego śrubka. Jak jest ucho, są dwie śrubki. Przyszła druga informacja. Jednej już nie było. Proste? No.